Dobry wieczór Państwu. Polityczne wiadomości dnia z kraju koncentrują się wokół wznawianego jutro 10. posiedzenia plenarnego Komitetu Centralnego Partii. Czas między pierwszą, grudniową częścią plenum, a wznowieniem prac właśnie teraz wypełniła w partii szeroka dyskusja nad tym, gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać. Była tutaj mowa o pluralizmie. Nagle się pojawił pluralizm jako pojęcie. Tak jest. Powiem otwarcie, że ja po raz pierwszy przed 2 laty użyłem tego pojęcia pluralizm socjalistyczny. Nawet rozgorzała pewna dyskusja, były krytyczne wypowiedzi na ten temat, co to nagle wymyślił. Pluralizm to przecież pojęcie właściwie burżuazyjne. W naszym systemie jaki może być pluralizm? Otóż jest to wielkie nieporozumienie. Jest to faktycznie myślenie, które nas spycha do defensywy, bo my sami się pozbawiamy jak gdyby moralnego, politycznego prawa, ażeby posługiwać się i uznawać za naturalne w naszym postępowym, najbardziej postępowym ustroju i idei w socjalizmie tymi narzędziami, które są narzędziami uniwersalnymi. Tak jak się i w kapitalizmie i socjalizmie posługujemy metrem i kilogramem i komputerem, tak samo powinniśmy się posługiwać pewnymi pojęciami, które są, że tak powiem, bezpartyjne, są aklasowe, ale są pewnym narzędziem, które w życiu społecznym ma swoje znaczenie i swoją rangę. Przecież my nie powinniśmy się wstydzić pojęcia pluralizmu. Pojęcie pluralizm, czy właściwie pluralizm jako taki istnieje u nas już od blisko 45 lat. Bo czy tylko istnieje nasza jedna partia? Nie. Od początku jest wielopartyjność. Istnieją różne siły społeczne, w polskim przypadku potężny Kościół. To jest pluralizm i był pluralizm. Tylko myśmy się słowa wstydzili. I nieprzypadkowo nasi przeciwnicy atakują. Nie ma u was pluralizmu, nie ma żadnej demokracji. Oczywiście byłoby demagogią z mojej strony, gdybym powiedział, że się nic nie zmieniło, bo ten nasz pluralizm był koślawy. Był niepełny w tym sensie, że i nasze stronnictwa sojusznicze nie były częstokroć traktowane po partnersku, że różne organizacje społeczne, którym należało dać większą możliwość działania, związków zawodowych poczynając i wielu innych, nie miały tych możliwości w dostatecznej mierze w minionych czasach. I dzisiaj my chcemy po prostu, aby ten pluralizm był autentyczny, żeby on odzwierciedlał rzeczywiste zróżnicowania, żeby on dawał możliwość dynamicznych, konstruktywnych przede wszystkim działań różnym i siłom społecznym, różnym zainteresowaniom, żeby dzięki temu ludzie mogli artykułować swoje poglądy. Do zobaczenia.